Szymon, jestem przedstawicielem Akademii Szosła Zawodowego. Jest to inicjatywa wspierająca młode talenty cukierniczo-piekarskie. W chwili obecnej rozpoczynamy nowy sezon działań Akademii, działań przewidzianych na rok szkolny 2011-2012. W dniu dzisiejszym mamy możliwość przetestować firmy Safpol oraz firmy Almar Electronics. Urządzenia te pozwolą nam znacznie rozszerzyć dotychczasowe działania edukacyjne. Przyjęliśmy od firmy Safpol piec kontrakcyjny piekarki. Urządzenie, które znajduje się za mną, jest to najnowszej generacji sprzęt elektroniczny pozwalający sterować produkcją piekarską i cukierniczą. Urządzenie to samodzielnie generuje receptury cukierniczo-piekarską i produkuje namiaru surowcowego. Alma Elektronik się powoli zaczyna uczyć. Są sponsorami tego urządzenia, które oddali nam do wypróbowania. Jest to receptor, służy do inteligentnego zarządzania recepturami. Urządzenie wspomaga produkcję, przede wszystkim wprowadza jednolitość i powtarzalność produkcji. Znacznie podnosi jakość tych produktów, a co za tym idzie, obniża koszty samej produkcji, bo nie ma możliwości tutaj przeważenia czy dosypania zbyt dużej ilości tutaj półproduktów. Samo urządzenie działa bardzo prosto, wybieramy co produkujemy, dajmy na to, że bułkę. Dajmy na to, że sojową, bo taka jest prowadzona. Wprowadzamy ilość, która będzie produkowana, na przykład 5000 sztuk. System błyskawicznie przelicza nam, co mamy w sytuacji, w jakich wartościach. Na wszelkie nasze potrzeby, począwszy od jajka, a kończywszy na półtonie mąki. Stąd, że pan Szymon jest moim byłym nauczycielem, pierwszym nauczycielem, który we mnie zaszczepił taką właśnie nitkę zaciekawienia w cukiernictwie. I od już w zasadzie 10-12 lat znamy się. Właśnie, więc wszystkich do takiej współpracy, bo jest to ambitny cel. Niespołeczny, nie bójmy się tego słowa, z naszymi młodymi kadrami. Pan Krzysztof w dniu dzisiejszym, jego zadaniem jest wypróbowanie, poddanie testom naszych urządzeń. Robimy w tej chwili próbną produkcję. Co będziemy dzisiaj produkować? Co to praktycznie się spalimy na wyrobach kiszkowo-tłuszczowych z udziałem jogurtu i z owocami.